Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na przebudowę platformy Mainframe. Decyzja ta to pokłosie prowadzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych audytu segmentu IT oraz wszystkich postępowań przetargowych dotykających informatyki. Zewnętrzni eksperci zatrudnieni przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po analizie postępowania na zakup nowych serwerów, zakup nowych macierzy i migrację podsystemu DB2 stwierdzili, że nie ma innej możliwości, jak unieważnić to postępowanie. Staje się tak z uwagi na to, że nie dochowane były standardy konkurencyjności w postępowaniu. Oznacza to, że postępowanie preferowało jednego tylko wykonawcę. W efekcie wybrana została firma IBM Polska. Brak konkurencyjności w tym postępowaniu oznacza także zbyt wysokie koszty, które poniósłby Zakład Ubezpieczeń Społecznych, realizując zawartą umowę. Eksperci zewnętrzni są zdania, że kwoty zaproponowane w tym postępowaniu znacznie przewyższają standardy rynkowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o opinie i oceny ekspertów przygotowuje nowe scenariusze postępowania w zakresie migracji platformy Mainframe. Zapewniam, że do czasu wyłonienia nowego wykonawcy bądź nowych wykonawców w tym postępowaniu środowisko IT Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest bezpieczne i będzie bezpieczne. Żaden z naszych klientów nie musi się obawiać o bezpieczeństwo danych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i o bezpieczeństwo infrastruktury Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.